Witam na kanale Zielona Alternatywa. Na dzisiejszym filmie powiem, co może pójść nie tak przy sadzeniu roślin. Zapraszam. Sadzenie roślin wcale nie wymaga posiadania jakiejś tajemnej wiedzy. Bardzo szybko można dojść do wprawy i właściwie po jednym czy kilku sezonach można być ekspertem od sadzenia i to jest typowa taka czynność techniczna, nie wymagająca nawet specjalnego myślenia, ale zdaję sobie sprawę, że początkujący ogrodnicy mogą mieć pewne wątpliwości, dlatego dzisiaj opowiem, co może być błędem przy sadzeniu roślin i czego unikać. Pierwsza sprawa, niewłaściwa gęstość sadzenia, czyli niewłaściwe odległości między roślinami, nieodpowiedni rozstaw, nieodpowiednia liczba roślin na metrze kwadratowym. Jeśli chodzi o gęstość sadzenia, to w moim przypadku cały czas to jest temat otwarty. O ile w przypadku roślin, które rosną już u mnie w moim ogrodzie, które znam, to gdybym sadziła ponownie, wiedziałabym, jak to zrobić, wiedziałabym, czego się spodziewać. Ale jeżeli kupuję nowe rośliny, to cały czas to jest chyba największy problem przy sadzeniu. Problem w sensie nad tym się zastanawiam i sprawdzam w internecie informacje, szukam informacji, jak te rośliny się rozrastają, jakie są odpowiednie odległości, żeby te rośliny mogły dobrze rosnąć, no i żeby też odpowiednio dobrze wyglądały. Więc jeżeli kupuję nowe rośliny, których nie znam, to sprawdzam przede wszystkim w internecie, jakie powinny być odległości, jakie są zalecenia odnośnie sadzenia poszczególnych odmian czy też gatunków. Jeżeli chodzi o byliny i trawy, to ja nie bardzo się stresuję tymi roślinami, dlatego że nawet jeżeli są kilkuletnie, to stosunkowo łatwo je rozsadzić, wysadzić, przesadzić. Więc jeżeli się okaże, że popełniłam jakiś błąd, czy nieodpowiednio posadziłam te rośliny i one na przykład niezbyt dobrze rosną, czy źle wyglądają, to wtedy dla mnie to jest stosunkowo niewielki problem, żeby te rośliny przesadzić czy zmienić zagęszczenie. Jeżeli chodzi natomiast o krzewy czy drzewa, to już dla mnie to jest większy problem, dlatego że te rośliny się szybko ukorzeniają i nawet po roku po posadzeniu, kiedy chcę przekopać te rośliny, no to one już są na tyle osadzone w gruncie, na tyle ukorzenione, że coraz trudniej zmienić im miejsce, no i też gorzej znoszą zmianę siedliska, więc jeżeli chodzi o byliny i trawy, to wydaje mi się, że nie trzeba się aż tak bardzo przejmować, chociaż warto oczywiście sprawdzić, żeby zaoszczędzić sobie pracy i żeby to pierwsze sadzenie było takie jak trzeba, ale właśnie jeżeli chodzi o krzewy i drzewa, wydaje mi się, że trzeba się bardziej zainteresować, żeby nie zrobić krzywdy roślinom i żeby sobie też zaoszczędzić pracy. Moje pierwsze duże zakupy roślin i pierwsze duże nasadzenia dotyczyły drzew i krzewów i muszę przyznać z perspektywy czasu, że było to dosyć ambitne podejście i chyba miałam trochę więcej szczęścia niż rozumu, bo teraz jestem zadowolona, ale miałam trochę stresu przy sadzeniu tych roślin, dlatego że zamówiłam wtedy sporo materiału szkółkarskiego, który został tutaj dostarczony przez szkółkę. I przyjechały m.in. rośliny na żywopłoty, rośliny na obwódki, drzewa, hortensje bukietowe. Te rośliny, które teraz w większości stanowią szkielety moich rabat. I wtedy miałam bardzo mało doświadczenia, jeżeli chodzi o sadzenie roślin. I przede wszystkim jeszcze nie znałam dobrze swojej działki, bo tutaj, kiedy kupiłam to moje rancho, na początku zajmowałam się remontem, trochę zapoznałam się z tym terenem, ale tak naprawdę dopóki nie wbiłam łopaty, to nie wiedziałam, jak wygląda tutaj gleba, jakie są warunki. No i te moje pierwsze nasadzenia były trochę ryzykowne, przede wszystkim dlatego, że sadziłam żywopłoty. I właśnie w przypadku sadzenia żywopłotów, gęstość sadzenia, odległość między roślinami to był dla mnie największy problem. Bo nawet jeżeli posadzi się krzew pojedynczo, to przesadzenie w sumie też nie jest problemem, ale jeżeli sadzimy żywopłot, który składa się z prawie setki roślin, no to trzeba to naprawdę dobrze rozplanować, trzeba się dobrze zastanowić. I wtedy podstawową rośliną żywopłotową u mnie była tawuła szara. Ona z perspektywy czasu widać, że dobrze się sprawdziła, ale też nie miałam dobrego punktu odniesienia, kiedy sadziłam ten żywopłot, bo wymyśliłam sobie, że to będzie taka fajna dekoracja na wiosnę, kiedy tawuła kwitnie na biało, a później to będzie klasyczny zielony żywopłot, który będzie pełnił też funkcję mojego ogrodzenia. I to miejsce, które teraz pokazuję, ten fragment żywopłotu, który znajduje się wzdłuż drogi, to jest żywopłot dwurzędowy, rośliny sadzone są trójkami. Ale już z drugiej strony, z boku, prostopadle do drogi, żywopłot jest jednorzędowy. Więc dwie kwestie, z którymi musiałam się zmierzyć i które musiałam rozstrzygnąć, to jest odległość sadzenia żywopłotu dwurzędowego i odległość sadzenia w przypadku żywopłotu jednorzędowego. I wtedy, jeszcze kilka lat temu, kiedy nie było tyle kanałów internetowych na YouTubie, ogrodniczych, kiedy nie było tyle stron internetowych, pewnie ja też nie miałam dobrego rozeznania i doświadczenia, jeżeli chodzi o szukanie tych informacji, to był dla mnie ogromny problem i ja takich wiarygodnych informacji dotyczących żywopłotu akurat z tawoły szarej nie mogłam znaleźć. Poradziłam sobie w ten sposób, że nie mając konkretnych informacji o tym, jaki ten rozstaw roślin powinien być, sprawdziłam rozmiary roślin według danych internetowych z katalogu szkółkarzy polskich. Znałam tawułę szarą, wiedziałam jak ona rośnie, ale to były pojedyncze egzemplarze, więc miałam mniej więcej wyobrażenie o tym, jak ten krzew wygląda. Sprawdziłam też, jak sadzi się żywopłoty, jakie są odległości między innymi krzewami, bo akurat w przypadku tego gatunku nie było nic konkretnego. I po prostu wypośrodkowałam te wszystkie dane, które udało mi się zdobyć. No i też zdałam się na swoją własną intuicję. I muszę przyznać, że kiedy zaczęłam tutaj sadzić ten żywopłot, to tak naprawdę po posadzeniu chyba 10 czy 15 sztuk, następnego dnia wysadziłam, bo stwierdziłam, że te rośliny posadzone są za gęsto. I jeżeli chodzi o moje doświadczenia z sadzeniem roślin, to mając do wyboru 3 możliwości sadzenia, czyli tak jak trzeba, za gęsto i za rzadko, to ja właściwie chyba nigdy roślin nie posadziłam za rzadko. Zdarza mi się coraz częściej już wraz z doświadczeniem sadzić rośliny we właściwej odległości. Tak mi się wydaje, że we właściwej. Natomiast zawsze mam tendencję do sadzenia roślin za gęsto. I wydaje mi się, że to jest też przypadłość mniej doświadczonych ogrodników, że my po prostu nie doceniamy roślin, że one jednak znacznie zwiększają swoje rozmiary. I to, co nam się wydaje na początku, kiedy sadzimy małe rośliny, kiedy one są w doniczkach, to wydaje nam się, że to 20 lat potrzeba, żeby one urosły i zagęściły się, a tak naprawdę rośliny potrafią nas zaskoczyć pozytywnie i ja już to widzę we własnym ogrodzie w przypadku wielu gatunków i odmian, że one przerosły moje oczekiwania i dosłownie ich przenośni. I na gęstość sadzenia ja akurat bardzo zwracałabym uwagę, szczególnie w przypadku roślin takich powiedzmy strategicznych, czyli drzewa, krzewy, tym bardziej jeżeli sadzimy duże grupy roślin, jeżeli sadzimy żywopłoty, obwódki, drzewa alejowe, to w jaki sposób te rośliny zostaną posadzone ma duże znaczenie i dla roślin, i też dla całej kompozycji ogrodu. I dla mnie najważniejszym źródłem informacji jest oczywiście internet. Cenne są informacje, które są zamieszczane na stronach szkółek, które sprzedają dane odmiany, dane gatunki. Jest coraz więcej właśnie kanałów ogrodniczych, które pozwalają na zapoznanie się z roślinami, kompozycjami. Na moich filmach też podaję, jaki na przykład jest rozstaw roślin, jakie jest zagęszczenie roślin. I ja nigdy nie twierdzę, że to jest najlepsze rozwiązanie i że tak trzeba sadzić. Ale jeżeli ktoś ogląda moje filmy i widzi, jak żywopłot wygląda, to wtedy może po prostu ocenić, czy ta odległość mu odpowiada, czy to nie jest za gęsto, czy nie jest za rzadko, więc wtedy mamy po prostu jakiś punkt odniesienia. Oceniając moje nasadzenia, szczególnie te starsze, często myślę sobie, można to było lepiej zrobić. Ale w przypadku niektórych roślin przesadzanie, zmiany nie mają już sensu. Tak jak tutaj, mój szpaler z hortensji bukietowej Vanille Fraise był posadzony stosunkowo wcześnie, wtedy co i żywopłot z tawuły szarej, wtedy kiedy tawuła brzozolistna, kiedy moje glediczy, czyli te wszystkie moje szkieletowe rośliny. I miałam duży problem ze zdecydowaniem, jak sadzić te hortensje. Miałam też dużo pytań w komentarzach, jakie są odległości. One są mniejsze niż metr. Teraz zastanawiając się, czy drugi raz zrobiłabym to samo, myślę, że przede wszystkim posadziłabym te hortensje dalej od ściany, która jest z tyłu. To jest ściana drewniana, która teraz jest porośnięta winobluszczem. I to jest ściana, która znajduje się od strony zachodniej. Więc rośliny mają słońce tylko właściwie do południa. I gdybym robiła po raz kolejny od nowa taki szpaler, myślę, że posadziłabym te rośliny dalej od ściany, ale gęstość prawdopodobnie bym zachowała taką samą. I tutaj właśnie teoria teorią, a duże znaczenie mają warunki, jakie panują w ogrodzie, bo jeżeli tutaj nie byłoby cienia od strony zachodu, myślę, że te hortensje byłyby niższe, byłyby bardziej krępe, a tak one po prostu się tak trochę wykręcają do światła. Więc takie samo nasadzenie w takich odległościach mogłoby inaczej wyglądać, na przykład na ekspozycji południowej. Więc teorie trzeba sprawdzać, ale zawsze też właśnie warunki siedliskowe, to jak posadzimy, w jakim sąsiedztwie, też mogą mieć duże znaczenie. Także trzeba szukać informacji w wielu miejscach, najlepiej porównywać zdjęcia z różnych nasadzeń, z różnych miejsc i wtedy właśnie wypośrodkować tą wiedzę i troszkę też trzeba zdać się na własną intuicję. Moje rabaty bylinowo-trawiaste są dosyć gęste, szczególnie teraz w szczycie sezonu, kiedy byliny kwitną, kiedy rozrosły się trawy, to w niektóre miejsca nawet ciężko wejść, ale to nie jest tak, że ja specjalnie gęsto sadzę roślinę. Wychodzę z założenia, że bylinom czy trawom trzeba dać odpowiednie warunki po posadzeniu i trzeba im dać odpowiednio dużo miejsca i wtedy one same ładnie się rozrosną. Jak do tej pory to bardzo dobrze się sprawdza w moim ogrodzie. Oczywiście przy sadzeniu ja też muszę się pilnować, żeby za gęsto nie posadzić, ale kiedy dokonuję jakichś nasadzeń, to chcę, żeby te rośliny same na tym wyznaczonym przeze mnie miejscu mogły się ładnie rozrosnąć i część z nich też rozsiewa się, więc nie dość, że rośliny ładnie powiększają swoje karpy, to też mam własne siewki i dzięki temu te nasadzenia są dosyć zwarte. To bardzo ładnie wygląda, szczególnie z daleka, kiedy są całe połacie, całe plamy bylin czy też traw. No i dodatkowo, kiedy jest sporo roślin, nie mogą przebić się chwasty, szczególnie w lecie, więc to jest dodatkowy taki plus, że chwasty mają ograniczoną możliwość, żeby tutaj się wybić. Więc gęstość w przypadku rabat bylinowo-trawiastych tak, ale jako efekt docelowy. Natomiast przy sadzeniu też się pilnuje, żeby nie sadzić za gęsto, bo to też w niektórych przypadkach roślinom nie służy. Ja w mieście obserwuję rabaty, które ostatnio są bardzo zróżnicowane i to jest super, że jest coraz więcej gatunków, coraz więcej odmian, dużo traw i bylin. Ale to, co zauważam, to wydaje mi się, że zbyt gęste sadzenie roślin. Jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, na przykład przy stacji metra Kondratowicza, skąd jeżdżę do pracy, to tam są ładne nasadzenia, na przykład perowski. Ale no, moim zdaniem te perowskie są posadzone trochę za gęsto. Gdybym miała tyle roślin, myślę, że pół hektara bym spokojnie zagospodarowała. No ale też nie jestem profesjonalistą, więc to na pewno było sadzone celowo i z odpowiednim przygotowaniem, ale jak dla mnie byliny potrzebują odpowiednio dużo miejsca. Dzięki temu one mogą się rozrastać, jest im łatwiej. Natomiast jeżeli chodzi o nasadzenia miejskie, no to one mają swoją specyfikę, więc też nie będę tutaj jakoś krytykować, ale z mojego punktu widzenia wynika, że sadzenie za gęsto bylin czasem im nie służy. One się męczą. Lepiej, jeżeli mają więcej miejsca i wtedy swobodnie mogą same się rozrastać i efekt jest lepszy. W przypadku bylin zwykle podawana jest liczba roślin na metr kwadratowy, jakie trzeba posadzić, żeby uzyskać odpowiednie zagęszczenie roślin, a nie tak jak w przypadku drzew czy krzewów, że podawana jest odległość pomiędzy poszczególnymi roślinami. No ale jeżeli kupujemy byliny i chcemy zrobić rabatę bylinową czy bylinowo-trawiastą, to wiadomo, że nie sadzimy tych roślin takimi typowymi kwadratami i nie sadzimy metrami kwadratowymi. Chociaż ja sadzę w rzędach, ale też te moje nasadzenia są takie bardziej obłe i dosyć zróżnicowane. I z mojego punktu widzenia, z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej, kiedy przywieziemy te rośliny, rozstawić je, trochę się przyjrzeć i zostawić te rośliny, pójść sobie, zająć się czymś innym. Czasem to może być kilka minut, czasem kilka godzin, w zależności od tego, co mamy do zrobienia. Ale nabranie dystansu, jak dla mnie, ma bardzo duże znaczenie. I teraz, jeżeli przywożę swoje rośliny, a zdarza się, że przywożę bagażnik roślin, nie dotyczy to obecnego sezonu, bo akurat nic nie kupuję, ale zwykle, kiedy planuję nasadzenia, to przywożę kilkanaście czy kilkadziesiąt roślin, rozstawiam, Wstępnie oceniam sposób nasadzenia i odchodzę. Zajmuję się czymś innym. Po pewnym czasie podchodzę do tych roślin jeszcze raz. Zwykle przestawiam czasem o 10 cm, czasem o pół metra, jeżeli chodzi o drzewa czy krzewy. A jeżeli chodzi o byliny, to takie odejście, przynajmniej na chwilę, zobaczenie tego wszystkiego z dystansu bardzo dobrze robi, jeżeli chodzi właśnie o ocenę zagęszczenia. Bo ja też sprawdzam, jak w teorii te rośliny rosną, w jakich odległościach sadzić. Ale często jest tak, że ta intuicja coś mi innego podpowiada i to wszystko biorę pod uwagę, rozstawiam byliny, no i później też patrzę, czy te rośliny ze sobą grają, czy nie. No i to jest ten ostatni moment też, kiedy muszę się zastanowić, czy za gęsto tych roślin nie posadziłam. Więc jeżeli obsadzamy duże połacie roślin, wydaje mi się, że żeby tak jeszcze przypilnować tej gęstości, to warto tak kilka razy podejść do tych nasadzeń. Ustawić doniczki, poprzyglądać się ze wszystkich stron, od frontu, z boku, w zależności od tego, jak te rośliny będą oglądane. Czasem może to być 2 albo 3 podejścia. U mnie zdarza się, że czasem roślina w doniczce stoi kilka dni i ja dopiero po pewnym czasie ją sadzę. To roślinie nie szkodzi, ale czasem, jeżeli nie mam jakiegoś wyklarowanego pomysłu, to bardzo dobrze robi i nie trzeba później powtarzać swoich błędów. Inny rodzaj błędu, jaki możemy popełnić przy sadzeniu roślin, to niewłaściwa głębokość sadzenia. Jeżeli kupujemy rośliny w doniczkach, to sprawa jak dla mnie jest bardzo prosta. Wtedy sadzę rośliny dokładnie na taką głębokość, jaką ma doniczka, czyli żeby poziom ziemi doniczki zrównywał się z poziomem gruntu. Wtedy wiem, że roślina nie będzie ani za głęboko, ani za płytko posadzona. Ale problem jak dla mnie stanowią rośliny w postaci kłączy, które zdarzało mi się też kupować, bo wtedy w przypadku sprzedaży wysyłkowej czy też w sklepie stacjonarnym dostaje się kawałek kłącza w torebeczce zwykle foliowej i no, mimo że mam spore doświadczenie przy sadzeniu roślin, to kiedy dostawałam takie kłącze, to czasem się zastanawiałam, jak posadzić, żeby to nie było do góry nogami. I wtedy trzeba się bardzo dobrze przyjrzeć, gdzie jest korzeń, gdzie jest nasada i posadzić tak jak trzeba. No i wtedy dochodzi dodatkowy problem oceny i decyzji, na jaką głębokość takie rośliny posadzić. Więc w przypadku kłączy czasem mam problem i szczerze mówiąc ostatnio unikam kupowania kłączy. Wolę kupić rośliny, które mają już zielone części, bo wtedy wiem, że one są zdrowe, wiem, że one są rokujące i wtedy po prostu łatwiej jest mi posadzić. A inna sprawa jeszcze jest taka, że kłącza zwykle kupowane są w takim momencie roku, w takim momencie sezonu, że trzeba jeszcze poczekać z sadzeniem. Na przykład kłącza łubinów, kłącza jakichś bylin. Często są dostępne już od lutego w sklepach ogrodniczych. I zwykle jest tak, że jak się nie kupi w lutym, to później już nie ma ich sprzedaży. Na przykład dalie też są w sprzedaży w ten sposób, więc trzeba kupić stosunkowo wcześniej, żeby ten asortyment zdobyć, ale trzeba gdzieś przechować te kłącza. No i później wypadałoby stosunkowo szybko posadzić i jak dla mnie to też nie jest zbyt dobra pora, bo wczesną wiosną albo nie mam przygotowanego miejsca, albo też cały czas nie jestem pewna, czy nie jest ziemia za zimna, bo jeżeli za zimna jest gleba, to roślinom też nie służy i one mogą chorować albo mogą w ogóle nie urosnąć. Tak więc jeżeli chodzi o moje doświadczenia z roślinami, unikam kupowania kłączy. Ale absolutnie nie neguję kupowania kłączy, bo też mogą stanowić dobry materiał ogrodniczy. Po prostu dla mnie sadzenie takich kłączy jest trudniejsze, więc unikam. No i w przypadku podejmowania decyzji, jak głęboko roślinę posadzić, możemy popełnić jeden z dwóch błędów. Albo posadzimy ją za głęboko, albo posadzimy ją za płytko. I tak źle, i tak niedobrze. Ale wydaje mi się, że gorzej, jeżeli roślina jest posadzona za głęboko. W przypadku mniej doświadczonych ogrodników wydaje mi się, że panuje takie przekonanie, że jak się posadzi roślinę głębiej niż trzeba, to będzie jej cieplej i tym samym lepiej zniesie zimę. A to tak nie jest do końca, to tak samo jakbyśmy sami ubierali się za grubo, no i wtedy przegrzejemy się i efekt jest wręcz odwrotny. Więc moim zdaniem sadzenie za głęboko nie ma sensu i wręcz szkodzi roślinom. Te rośliny, które rosną u mnie w ogrodzie, to są rośliny, które spokojnie zimują w tych moich warunkach bez okrywania. Jeżeli kupujemy roślinę, to możemy sprawdzić, czy ona rzeczywiście jest w stanie przeżyć nasze mrozy, ale to, co oferują szkółki, to w większości są rośliny dobrze zimujące, a jeżeli nie, to jest informacja, że trzeba jakoś tam okrywać. Na stronie Związku Szkółkarzy Polskich czy w e-katalogu roślin są zamieszczone specjalne mapy z oznaczeniem stref, jakie są dla naszego kraju, czyli strefa 5, 6a, 6b, 7a, czyli na podstawie opisu tych stref, na przykład w katalogu szkółkarzy, można sprawdzić, w jakich warunkach ta roślina jest w stanie bez okrycia przetrwać przede wszystkim zimę. Wiadomo, że zachodnie regiony kraju mają temperatury bardziej łagodne i tam bardziej wymagające rośliny są w stanie przetrwać. W terenach górskich jest trochę gorzej, na wschodzie też jest trochę gorzej, ale też klimat zmienia się i to ma swoje plusy i swoje minusy. Niektóre rośliny, które kiedyś były uznawane za przymarzające, teraz świetnie sobie dają radę. Na przykład budleje, które kiedyś wydawało mi się, że trzeba okrywać i że nie przezimują, u mnie są roślinami wieloletnimi, w ogóle ich nie okrywam i świetnie dają sobie radę w zimie. Więc to, że posadzimy głębiej, kompletnie nie ma znaczenia, bo jeżeli roślina jest przystosowana do naszych warunków klimatycznych, to trzeba posadzić po prostu tak, jak trzeba. A sadzenie roślin zbyt głęboko bardzo im szkodzi. Jeżeli są to drzewa czy krzewy, jeżeli przysypiemy tą nasadę, to ona zgnije i wtedy cała roślina po prostu się zmarnuje, więc pod wszystkimi względami sadzenie zbyt głęboko po prostu nie ma sensu. Jeżeli chodzi o byliny i trawy, jak dla mnie ta filozofia jest identyczna. Ja wręcz uznaję, że byliny lepiej sadzić bardziej płytko niż bardziej głęboko, dlatego że wtedy byliny nie gniją, szczególnie jeżeli podlewamy zaraz po posadzeniu. Więc jeżeli chodzi o głębokość sadzenia roślin, idealnie by było, gdybyśmy sadzili tak, jak trzeba. Ale ja sama wiem po sobie, że jeżeli na przykład sadzę kilkanaście czy kilkadziesiąt roślin, to przy pierwszych bardzo się staram, wszystko robię bardzo dokładnie, a później, jeżeli czasu brakuje, to z każdą kolejną rośliną coraz mniej czasu jej poświęcam. Też nie ma czasem czasu ani sensu, żeby z poziomicą tutaj krążyć po ogrodzie. No warto zwrócić uwagę jednak, żeby ta roślina była posadzona w miarę sensownie, jeżeli chodzi o głębokość. Moim zdaniem no nie można sadzić zbyt płytko, ale zbyt głębokie sadzenie roślin, przysypywanie tej nasady ziemią, no po prostu ma same minusy. Kolejny błąd, który możemy popełnić przy sadzeniu roślin, to niewłaściwe podlewanie. I w tym przypadku możemy popełnić jeden z dwóch wariantów tego błędu, czyli albo za mało podlejemy po posadzeniu, albo za dużo podlejemy. Jeśli chodzi o mój ogród, no to nie mam tutaj żadnej infrastruktury do podlewania, czyli nawet nie mam węża ogrodowego, żadnego systemu zraszania, więc po sadzeniu roślin podlewam je podlewaczką. Dlatego no, muszę jakoś zracjonalizować te moje wędrówki z podlewaczką i staram się też, żeby to podlewanie było jak najbardziej sensowne. Podlewanie jest najważniejszą czynnością przy posadzeniu roślin, więc nawet jeżeli ja tutaj staram się jak najmniej narobić sobie dodatkowej pracy, to uważam, że po posadzeniu roślin podlewanie ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu. No i jeżeli jest sucho, jeżeli jest bardzo gorąco, po prostu unikam przesadzania roślin własnych, a jeżeli chodzi o sadzenie roślin, które kupowane są w szkółce, w doniczkach, to one zwykle są dobrze ukorzenione, więc nawet jeżeli jest gorąco, to one kilka dni bez mojej obecności też są w stanie wytrzymać, ale podlewanie zaraz po posadzeniu i też w ciągu najbliższych kilku dni ma kluczowe znaczenie. To, z czym ja się spotykam i co jest chyba domeną mniej doświadczonych ogrodników, to jest przelewanie roślin po posadzeniu. Ja wychodzę z założenia, że o ile podlanie zaraz po posadzeniu, czy też w ciągu kilku dni potem jest kluczowe, to przychodzi taki moment, żeby powoli z tego podlewania rezygnować. Roślina po prostu musi się usamodzielnić, bo jeżeli będziemy ją podlewać notorycznie i tak zraszać, to ta roślina nie będzie miała w ogóle motywacji do tego, żeby zapuścić korzenie. A przecież nie po to sadzimy roślinę z doniczki, żeby ona nadal zachowywała się jak roślina doniczkowa i żebyśmy ją podlewali codziennie, tylko ona ma zapuścić korzenie, ona ma się przyjąć i ona powinna sobie dosyć szybko dawać radę sama. Więc błędem, który ja zauważam, o którym słyszę u innych ogrodników, jest właśnie to, że te rośliny są wręcz topione zaraz po posadzeniu. Tej wody jest za dużo, a później jest takie dosyć niewłaściwe podlewanie. Ale ponieważ dzisiaj jest film o sadzeniu roślin, to podlewanie oczywiście jest bardzo ważne, ale też nie możemy spowodować, żeby ta roślina uszkodziła się w ten sposób, że ona po prostu zgnije od nadmiaru tej wody. Kiedy ja sadzę rośliny we własnym ogrodzie, to ostatnio właściwie nie zaprawiam dołków, czyli nie dosypuję dobrej ziemi, ale jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że kupowałam ziemię kompostową w workach, przywoziłam tutaj ze sklepu ogrodniczego i po wykopaniu dołku pod roślinę, ten dołek musiał być większy niż doniczka, dosypywałam żyznej ziemi, wymieszałam, no i dopiero sadziłam roślinę. Ale teraz właściwie już zupełnie nie zaprawiam, szczególnie tam, gdzie było pole uprawne. Wydaje mi się, że ta ziemia jest zupełnie przyzwoita. Poza tym no, trzeba kupić tą ziemię w worku, więc to jest dodatkowy wydatek, a wydaje mi się, że tutaj warunki są przyzwoite. Wyjątkiem było sadzenie kilku roślin na podwórku na wiosnę, bo tam na miejscu częściowo rozebranej szopy sadziłam rośliny i okazało się, że pod cieniutką warstwą takiego kurzu i była czysta glina, bo tam przez kilkadziesiąt lat stał budynek, więc kiedy wykopany był dołek, to rzeczywiście tam nawiozłam ziemi, ale to nie była ziemia kompostowa, tylko po prostu lepsza ziemia z moich grządek. Więc w takich wyjątkowych przypadkach, w takich skrajnych przypadkach rzeczywiście trzeba zaprawić, ale na większości moich rabat ja po prostu tej ziemi żadnej nie dosypuję, więc tak jak mówiłam wcześniej, najważniejszym zabiegiem jest samo podlanie. Wczoraj przesadziłam jedną chryzantemę, bo ona rosła w warzywniaku, trochę mi przeszkadzała i kiedy już odpowiednio zdecyduję, na jaką głębokość posadzić, to o czym mówiłam wcześniej, no to robię po prostu taki mini wał z ziemi dookoła, robię tak zwaną misę, czyli po prostu lekki dołek, lekkie zagłębienie, właśnie żeby woda podczas podlewania tam się zatrzymała, żeby ta woda się nie rozlewała, no i dzięki temu wydaje mi się, że to podlewanie jest bardziej skuteczne, bardziej efektywne. Ale jeszcze tytułem wyjaśnienia, żeby być precyzyjną, kiedy tutaj już wsadzę tą roślinę do dołka, no to oczywiście przysypuję ją ziemią i bardzo ważną kwestią jest odpowiednie ubicie tej ziemi. Czasem robię to ręką, czasem nogą, w zależności od tego, jaka to jest roślina. Tutaj przy tej chryzantemce to po prostu ubiłam to ręką. Chodzi o to, żeby nie było wolnych przestrzeni, żeby tam nie było powietrza, żeby te korzenie nie obsychały. Więc trzeba to przysypać odpowiednio ziemią i wtedy widać, jaki jest poziom właśnie, czy ta roślina nie jest za głęboko, czy nie jest za płytko. I kiedy już tą ziemię ubiję, to staram się właśnie, żeby wokół samej rośliny było takie lekkie zagłębienie. To się fachowo nazywa misa. To jest po prostu taki dołek. Chodzi o to właśnie, żeby później ta woda od podlewania, żeby się nie rozchodziła na boki. I stąd też taki mini wałeczek. Taka otoczka dookoła z tej ziemi, która mi została, ona później się rozejdzie, bo przy plewieniu czy przy grabieniu to będzie tak równo rozgrabione dookoła, ale przynajmniej na początku takie zabezpieczenie dookoła będzie powodowało, że woda nie będzie się rozlewała, tylko będzie bezpośrednio dostawała się do samej rośliny. Wymyśliłam taki autorski sposób podlewania, który nazywam podlewaniem na 3 razy. Polega to na tym, że kiedy posadzę kilkanaście, powiedzmy, roślin jednego dnia, no to one wszystkie są do podlewania i muszę pilnować, żeby wszystkie dostały odpowiednią ilość wody. No i kiedy biorę tą swoją podlewaczkę, no to po prostu idę i po kolei podlewam te wszystkie rośliny. Czyli pierwsza podlewaczka to jest pierwszy raz, pierwsza runda. Podlewam po kolei niewielką ilością wody. I wtedy, kiedy ta pierwsza woda dostanie się do tej misy, do tego zagłębienia, no to ona sobie powoli wsiąka, ja podlewam, dopóki starczy mi wody w podlewaczce, no i kiedy wykorzystam całą tą wodę, zanim pójdę do domu, zanim naleję kolejną podlewaczkę, no to ta woda, którą tutaj wylałam, ona już wsiąknie. No i później idę drugi raz z drugą podlewaczką, powtarzam te same rośliny, czyli to jest drugie podejście, drugi raz. Podlewam te same rośliny w te same miejsca, właściwie taką samą ilością wody, niedużą ilością wody, a przez to, że te dołki są już trochę zroszone, to ta woda bardzo ładnie wsiąka w to samo miejsce. Przez to, że jest wałeczek ziemi dookoła, ona się nie rozlewa, tylko wsiąka głęboko i to jest to, o co mi chodzi, nad czym mi zależy. No i kiedy drugą podlewaczkę wykorzystam, idę po trzecią dostawę wody. No i w tym czasie też ta woda ładnie wsiąknie, zanim ja pójdę, naleję, zanim przyjdę, robię trzecie podejście, czyli każda roślina dostaje trzecią porcję wody i ta woda bardzo głęboko wsiąka, nie rozlewa się i ja taką metodę przyjęłam i kiedy już zaliczę to trzecie podejście, to wydaje mi się, że rośliny są właściwie podlane. Oczywiście wydaje się, że ta ilość wody jest stosunkowo duża, ale to są pierwsze podlewania. I też nie robię tak, że co kilka godzin chodzę i podlewam i topię te rośliny, bo jak dla mnie za dużo wody to też szkodzi. Jeżeli jest bardzo gorąco, to takie podlewanie robię czasem 2 razy dziennie, rano i wieczorem, ale zwykle zaraz po posadzeniu to podlewanie sposobem na 3 razy jest sprawdzone u mnie, a z każdym kolejnym dniem staram się to podlewanie ograniczać. Teraz, kiedy jest koniec sierpnia, kiedy rano jest rosa, to wystarczy, że się spojrzy rano na roślinę. I kiedy jest chłodniej, kiedy jest rosa, kiedy ja widzę, że liście tych roślin są podniesione, kiedy są sztywne, kiedy one są żywe, to ja widzę, że roślina dobrze się czuje i dobrze się przyjęła. W południe oczywiście, kiedy jest 30 stopni, to nawet rośliny, które już kilka lat rosną, one mogą mieć uwiędnięte liście, więc to nie jest miarodajne. Dobrze też obserwować rośliny wieczorem, bo wtedy jest chłodniej. I jeżeli te nasze posadzone, świeże rośliny są takie dosyć żywotne, świeże, pewne wigoru, to znaczy, że już się przyjęły i że można sobie powoli odpuszczać podlewanie. Więc ja z tym podlewaniem robię tak, że zmniejszam. Kiedy widzę, że roślina daje sobie radę, to ja już odpuszczam, bo wtedy wydaje mi się, że trzeba dać roślinie się usamodzielnić, a przelewanie wręcz spowoduje, że roślina będzie gniła. Kolejny błąd, który możemy popełnić przy sadzeniu roślin, to jest nadmierne udeptywanie ziemi. Ja wychodzę z założenia, że kiedy posadzimy roślinę, to ona potrzebuje spokoju i też nie powinniśmy za dużo czasu spędzać tutaj, dreptać, wydeptywać ścieżek, ugniatać ziemi pomiędzy roślinami, bo to nie służy całej rabacie. Najważniejsze jest podlewanie, więc i tak tych kroków tutaj trzeba będzie trochę zrobić, bo jakoś musimy dojść do tych roślin, ale wydaje mi się, że chodzenie po tych rabatach trzeba ograniczyć do minimum, żeby tej ziemi nie zadeptywać, bo też jeżeli zrobią się wgłębienia, to później po deszczu tam będą zastoiny wody się tworzyć, a poza tym no, ta ziemia musi jakoś oddychać i moim zdaniem natlenienie gleby też ma znaczenie. Ja tutaj nie stosuję żadnej ściółki, agrowłókniny, plewie i wydaje mi się, że takie wzruszenie trochę powierzchni gleby bardzo dobrze robi tym roślinom, korzeniom i tym wszystkim żyjątkom, które są w glebie, więc dodatkowe chodzenie, tutaj wręcz łażenie, udeptywanie tych rabat moim zdaniem ma minusy. Więc jak dla mnie trzeba ograniczyć swoje wizyty na nowej rabacie do minimum, czyli obserwować rośliny, podlewać, ale bez potrzeby też niekoniecznie chodzić, żeby ta ziemia nie była za bardzo zbita. I to tyle na dzisiaj, a na koniec pokazuję, jak unikanie tych błędów działa u mnie w praktyce, bo sama stosuję te metody, o których mówiłam. To jest efekt mojego sadzenia zeszłorocznego. Tutaj akurat rozsadzałam własne miskanty. W ubiegłym roku zrobiłam filmy m.in. o podziale miskantów, o tym jak dzielę byliny, więc dam linka w opisie do dzisiejszego filmu do tamtych 2 ubiegłorocznych. Sadzenie roślin z własnych zasobów, dzielenie karp czy dzielenie traw jest jeszcze bardziej trudne niż sadzenie roślin w doniczkach. I tam jest kilka porad właśnie jak wykonywać to w miarę przyzwoicie, jak ja sobie z tym radzę. I to są właśnie efekty mojego sadzenia zeszłorocznego. Całkiem w porządku to się udało. To są akurat miskanty, które pochodzą z jednej rośliny matecznej, więc efekt taki, jaki chciałam, uzyskałam, że jest skupisko prawie identycznych roślin, a całe nasadzenie składa się z kilkudziesięciu miskantów, które różnią się i wysokością, i też kolorem tych kwiatostanów. Część bylin już przekwitła, straciła swój kolor, ale teraz intensywnie zaczynają rosnąć trawy i pewnie kolejne filmy będą już o trawach. Do zobaczenia!